serdecznie wszystkich przywitać na dzisiejszym ostatnim spotkaniu z serii Życie ma sens. Jest to nasz ostatni wieczór, który spędzimy rozważając Słowo Boże. Nasz temat dzisiejszego wykładu nosi tytuł Czy stoimy przy progu końca świata? Myślę, że jest to bardzo interesujące zagadnienie, nad którym prędzej czy później każdy z nas gdzieś się zastanawia. Chciałbym, żebyśmy to spotkanie, drodzy, rozpoczęli modlitwą, poprosili Boga o Jego błogosławieństwo, aby On nas prowadził przez to studium Jego Słowa. Tak jak siedzimy, skłonimy nasze czoła do modlitwy. Nasz drogi, święty Boże, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Tobie chcemy się teraz pokłonić i chcemy poprosić Twoje błogosławieństwo na czas naszego spotkania, aby ten wykład przybliżył nas do Ciebie, abyśmy, Panie, zrozumieli Twoje słowo, byli w stanie je przyjąć i żyć według niego. Ty nas prowadź i umacniaj. Prosimy przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. Była godzina 23:30 13 listopada 1985 roku. Większość mieszkańców niewielkiej miejscowości Armero w Kolumbii już spała, gdy nagle potężna lawina uśpionego wulkanu, który nie przejawiał żadnej aktywności od ponad 150 lat, z ogromnym impetem ruszyła w stronę doliny. Pędziła z prędkością 480 km na godzinę. Nie było najmniejszych szans, żeby można było się przed nią schronić. Miasteczko położone w dolinie po 14 minutach od chwili wybuchu zniknęło z powierzchni ziemi. Miasto przestało istnieć. Następnego dnia, gdy przelatywał tamtędy pilot samolotu, samolotu cywilnego systemu obrony państwa Kolumbii, gdy zobaczył skalę zniszczeń, to podał przez radio następujący komunikat. Mój Boże, Armero zostało wymazane z mapy. 35 milionów ton pyłu wulkanicznego przykryło miasto. Miasteczko, 29-tysięczne miasteczko, zniknęło z powierzchni ziemi. Przetrwało tylko około 9 tysięcy. 9 tysięcy osób uratowało się. Ale co było takiego niezwykłego, iż tego samego dnia, tak, zaraz po katastrofie, grupa naukowców złożyła przysięgę w tym miejscu, które zostało przykryte wulkanicznym pyłem. Nigdy więcej. Dziwna przysięga. Dlaczego tego typu słowa? Cóż ona miała oznaczać? Nigdy więcej. Otóż okazało się, że dzień przed eksplozją wulkanu burmistrz miasta Armero doskonale zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. Otrzymał informację od geologów, że może nastąpić aktywność wulkanu. Ale spagatelizował. Uspokajał mieszkańców, że służby mają wszystko pod kontrolą. Zignorował ostrzeżenie. Dla większości mieszkańców tego miasteczka ten dzień, ten wybuch, a godzina 23:30 była faktycznie końcem świata. Podobne tragedie, można powiedzieć, że mają miejsce na każdym zakątku ziemi. Co jakiś czas słyszymy wieści, wiadomości o różnych katastrofach, nieszczęściach. Coraz więcej osób zaniepokojonych pyta,
o bezpieczeństwo naszej planety. Czy faktycznie są powody, żeby się martwić? Czy możliwe jest globalne zagrożenie? Czy możemy spodziewać się końca świata? Drodzy, zwróćmy uwagę na bardzo ciekawe fakty z historii. Z historii naszej. Okazuje się, że ten temat końca świata fascynował już od dawien dawna wielu ludzi. I w zasadzie sięgając wstecz, począwszy od II wieku naszej ery, już nie będziemy cofać się dalej do czasów przed naszą erą, ale co jakiś czas pojawiali się ludzie, pojawiały się pewne myśli wskazujące na koniec, na bliskość końca. I chciałbym teraz kilka takich przykładów podać. W II wieku naszej ery niejaki Montanus, przywódca pewnej sekty religijnej, zapowiadał koniec świata. Później, w III wieku, tak, już od III wieku zaczął kształtować się kalendarz Majów, według którego nasza planeta również powinna przestać istnieć. Co mamy dalej? Bardzo ciekawą datą był rok 1999, a dokładnie 31 grudnia tego roku. Papież Sylwester modlił się w Rzymie, przekonany, że tego dnia nastąpi koniec świata. A gdy ten koniec świata nie nastąpił, no, papież oczywiście przypisał to w swojej modlitwie, która została wysłuchana. Według jego opinii. Idźmy dalej. 4 września 1186 roku Jan Stolero, astronom, również doprowadził ówczesny świat do paniki, zapowiadając koniec świata. Na tym nie koniec, ponieważ kilka stuleci później zapowiedź londyńskich astrologów również wywołała ogromną panikę i niepewność dotyczącą naszego dalszego istnienia na tej planecie. 1 lutego 1524 roku kolejne poselstwa na temat końca świata. 16 wiek, 19 wiek, 20 wiek. Pojawiali się inni przywódcy religijni, którzy również byli zwiastunami końca. Stosunkowo niedawno, w roku 1999, bardzo wielu przepowiadaczy przyszłości ogłaszało, że ten rok będzie rokiem końca. 99, widzimy, troszkę upłynęło czasu od tamtej daty. 21 grudnia 2012 roku dobiegł końca kalendarz Majów, o którym wcześniej wspomnieliśmy. I wielu uważało, że właśnie w tym dniu nastąpi koniec. Ale czy koniec nastał? W 2015 roku według 16-wiecznego również astrologa, lekarza, okultystę miał nastąpić koniec. Mówimy tutaj o przepowiedni Nostradamusa. To jest rzeczą ciekawą, że dla wielu ludzi w dalszym ciągu przepowiednie Nostradamusa stanowią jakąś taką bardzo interesującą rzecz. Okazuje się, że jego przepowiednie były nietrafione i również się nie sprawdziły. Przeliczył się ten człowiek, świat trwa nadal. Ale nie wiem, czy słyszeliście o rzekomym końcu świata, który miał nastąpić 21 sierpnia tego roku. Zaledwie kilka miesięcy temu. Otóż prognozowano, iż w tym czasie nastąpi pełne zaśnienie Słońca obu Ameryk. I to będzie koniec.
całą listę przepowiedni końca świata. I było ich o wiele więcej tych przepowiedni. I myślę, że ze względu na ilość tych nietrafionych, niespełnionych zapowiedzi, już dłużej przestaliśmy tak naprawdę wykazywać większe zainteresowanie w tym temacie. Ale czy rzeczywiście powinniśmy raz jeszcze może rozważyć tę kwestię? Czy nasz świat będzie istniał zawsze, bez względu na pogarszające się warunki ekologiczne, zagrożenia polityczno-militarne, na, można powiedzieć, kryzys ekonomiczny, który obserwujemy, o którym słyszymy co jakiś czas? Czy ten świat będzie istniał zawsze? Drodzy, chciałbym, żebyśmy sięgnęli do Pisma Świętego i zobaczyli, co Biblia mówi nam w tym temacie. Rzeczą niezwykle interesującą jest to, że pewnego dnia uczniowie Jezusa zwrócili się z tym pytaniem o koniec świata bezpośrednio do swojego nauczyciela. My przez szereg naszych spotkań słyszeliśmy o Jezusie. Uczyliśmy się o Nim. Teraz chcemy zwrócić uwagę, co Jezus Chrystus miał do powiedzenia na temat rzeczy ostatecznych. A więc było to pewnego dnia, gdy uczniowie zapytali swojego mistrza, zadali mu pytanie na temat rzeczy ostatnich. Oto ich pytanie. Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Zwróćmy uwagę. Uczniowie Jezusa prosili swojego nauczyciela o znak. Znak czego? Znak drugiego przyjścia. Znak końca świata. Dla pierwszych uczniów Chrystusa te dwie kwestie, te dwa wydarzenia były nierozłączne. Pierwsze, drugie przyjście Chrystusa. Drugie wydarzenie, koniec świata. Ciekawa jest odpowiedź Jezusa. Ale zanim zwrócimy uwagę na tą odpowiedź, raz jeszcze zastanówmy się, czy faktycznie możemy całkowicie, bezgranicznie ufać Jezusowi. Ufać Jego Słowu. Bo jeżeli tak, powinniśmy Jego Słowo przyjąć i uwierzyć w Nie. I wprowadzić je w życie. I żyć według Niego. Co my tak naprawdę wiemy o Jezusie Chrystusie? Czy Jezus Chrystus był tylko i wyłącznie dobrym człowiekiem? Charyzmatycznym przywódcą? Czy tylko i wyłącznie był liderem religijnym? Czy był kimś więcej? Zanim przyszedł na świat, oczekiwano Mesjasza. Oczekiwano Zbawiciela. Wiele proroc ze Starego Testamentu wskazywało na przyjście kogoś, jako Baranka Bożego, jako światło życia, jako chleb żywotny. I w całym Starym Testamencie mamy mnóstwo przepowiedni i proroc mesjanistycznych. Przepowiedni nawet sprzed 4000 lat, które wskazywały na przyjście Mesjasza, Zbawiciela. Te proroctwa znalazły swoje spełnienie, wypełnienie w życiu Chrystusa. Dlatego czyż powinniśmy negować Jego osobę? Prawdą jest, że Żydzi wielokrotnie pomylili przyjście Chrystusa. Pomylili Jego przyjście 40-krotnie, zanim On przyszedł, zanim On się pojawił. Gdyż co jakiś czas pojawiali się samozwańczy
samozwańczy Mesjasz, tak? Ale Chrystus był tym jedynym, tym prawdziwym. Zwróćmy uwagę na fenomen Jego osoby, na cud Jego narodzin, na informacje, które mamy w Biblii o kobiecie, która miała wydać na świat Chrystusa. Rzeczą niesamowitą jest, że dzisiaj obecnie cienimy historię świata na wydarzenia sprzed narodzin Chrystusa i na wydarzenia po narodzinach Chrystusa. Więc raz jeszcze, tak w kilku zdaniach, w kilku wersetach biblijnych, powtórzmy to, o czym mówiliśmy we wcześniejszych wykładach. Przypomnijmy sobie kilka proroctw mesjanistycznych. Księga Izajasza, rozdział 7. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Pan nam pocznie i porodzi syna. I nazwie go imieniem Immanuel. Przyjście Mesjasza było znakiem dla ludzkości. Oto Pan da wam znak. Pan nam pocznie. Jakiś to cud, fenomen, nadnaturalne zjawisko. Faktycznie Jezus urodził się z Panem, dziewicy. Izajasz 9:5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwał go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Zwróćmy uwagę na te tytuły mesjańskie. Cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Dwa z tych tytułów ewidentnie wskazują na to, że Mesjasz, który miał się objawić, był kimś więcej, aniżeli zwykłym człowiekiem. Bóg mocny, ojciec odwieczny. Co mówi Biblia, Stary Testament o miejscu narodzin Chrystusa? Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszym z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela, początkiem od prawieku, od dni zamieszku. To są tylko przykłady, tak? Przykłady tych proroctw. A więc mamy tutaj podane miejsce narodzin Chrystusa, Betlejem, Efrata, ale więcej. Jest tu mowa o Mesjaszu, którego początki są od prawieku, od dni zmieszku. A więc Chrystus, Jezus, Syn Boży, Słowo Boże, które stało się ciałem, istniał od wieczności. Więc skoro te przepowiednie, tak, starotestamentowe, odnośnie pierwszego przyjścia Chrystusa wypełniły się i mamy na to dowody, dlaczego mielibyśmy wątpić słowom Jezusa Chrystusa na temat rzeczy ostatnich, na temat Jego drugiego przyjścia? Wydaje się, że powinniśmy przyjąć z otwartością to, co Chrystus ma nam do powiedzenia. Więc jak miała odpowiedź Jezusa na pytanie, kiedy to się stanie, jaki będzie dzień Twojego przyjścia i końca świata? Jaka była pierwsza reakcja Jezusa? Popatrz. Jezus odpowiedział: uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd. Gdy myślimy o tych czasach ostatnich i o końcu świata, to wydaje się, że w pierwszej kolejności powinniśmy szczególną uwagę zwrócić na ostrzeżenie Jezusa, iż w tych czasach będzie ogromne zamieszanie, ogromne zwiedzenie. Ludzie będą zainteresowani różnego rodzaju teoriami spiskowymi. I wiele błędu będzie na świecie. Następnie w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale Jezus udziela bardzo ważnych informacji na temat czasów ostatnich. Wymienia całą listę zdarzeń, wskazówek sugerujących bliskość Jego powrotu.
mówi o znakach. Znakach w przyrodzie, które są zwiastunami Jego rychłego przyjścia. Nasilenie klęsk żywiołowych, trzęsienia ziemi, znaki na niebie, na słońcu, tsunami, zaćmienie, spadanie gwiazd. To wszystko oczami Jezusa Chrystusa jest zwiastunem końca. I choć ktoś może powiedzieć, od dawna tego typu kataklizmy miały miejsce, jednak to, co możemy zaobserwować, nasilenie się tych wydarzeń, szczególnie w aktualnych czasach. Oprócz znaków w przyrodzie, Jezus również mówi o znakach wśród ludzi. O znakach w świecie, ekonomii, o znakach w polityce, o wojnach, wieściach wojennych. Też o pewnego rodzaju demoralizacji ludności, o upadku wartości. Możemy jeszcze wymienić trzecią grupę znaków. Znaki religijne. Formalizm, obojętność religijna. A z drugiej strony fanatyzm. Te rzeczy musimy rozumieć jako symptomy dni ostatnich, przygotowujących ten świat na przyjście Chrystusa, w Jego chwale, na Jego drugie przyjście. Zwróćmy uwagę na tą wspaniałą wizję powrotu Chrystusa, którą mamy właśnie w Słowie Bożym. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Czytam wersety. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie: wyróżnieni przez mojego Ojca, podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Zauważmy, że czas końca z perspektywy Biblii to również czas sądu. Historia naszej ziemi nie dobiegnie do swego kresu na skutek jakiejś klęski, jakiejś klęski żywiołowej, a być może uderzenie asteroidy, ale na skutek powrotu Chrystusa. Dzień końca to dzień sądu. I widzimy, że gdy Chrystus powróci, co zrobi? Dokona takiej polaryzacji świata na dwie grupy. Tym, którzy będą po Jego prawicy, powie: wejdźcie, błogosławieni, do królestwa przygotowanego dla was. Tym, którzy będą po Jego lewicy, powie: odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Więc mamy dwie grupy ludzi. Jak możemy te dwie grupy ludzi scharakteryzować? Jedni to ci, dla których Chrystus był najważniejszy, dla których Chrystus był inspiracją do prowadzenia moralnego życia, etycznego życia, dla których Chrystus był przyjacielem, a przede wszystkim zbawicielem, ale również będą tacy, którzy tak naprawdę nie byli zainteresowani Bożym planem zbawienia i nie uczynili Chrystusa częścią swojego życia. Tak więc przez całe wieki ludzie poszukiwali odpowiedzi na pytania, dlaczego cierpimy, dlaczego umieramy, dlaczego tyle zła na świecie, dlaczego wojny. Tych pytań można w dalszym ciągu, tak?
dalszym ciągu można te pytania stawiać i wydaje się, że tych pytań jest bez końca. Czy istnieje Bóg, czy kiedykolwiek zareaguje na nasze nieszczęścia? Biblia wyraźnie odpowiada. Ludzie na całym świecie szukają Boga, różnie go pojmują. Ale najwspanialszy plan, który został przedstawiony, to jest plan zbawienia, który mamy w Biblii. To jest plan Boga, wyrażony w osobie Jezusa Chrystusa. To właśnie Biblia mówi nam o nowym życiu, o lepszym życiu, które zostało dla nas przygotowane. O tym lepszym życiu mówi ostatnia księga, Apokalipsa. Tam czytamy: zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Nie ma już morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Wstępowała ona z nieba od Boga. Przygotowana była jak panna młoda, wystrojona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos. Rozległ się od strony tronu. Głosił: oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał, oni będą ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci ani bólu, krzyku ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. Wydaje się, że jest to najpiękniejsza perspektywa, jaka kiedykolwiek została przedstawiona. Perspektywa, która daje nadzieję. Dlaczego mielibyśmy zgardzić tym Słowem Bożym? I pytanie, czy mamy lepszą alternatywę niż to, o czym czytamy w Słowie Bożym? Kiedyś pewna osoba powiedziała, nawet jeżeli jest to prawdą, to ja nie jestem zainteresowany tą ofertą zbawienia. Jak bardzo trzeba być zaślepionym, żeby nie dostrzec tego, iż jest to nasza jedyna nadzieja i jedyny sensowny plan na lepsze życie, którego możemy się uchwycić. Czy stoimy u progu końca świata? Owszem, stoimy. Kiedy ten koniec świata nastąpi? Nie wiemy, bo i Chrystus nam nie zdradził, nie powiedział o dniu i godzinie. Tego czasu nikt nie wie. Czy zdarzy to się za naszego życia? Nie wiemy. Być może tak, a być może za życia naszych dzieci, być może za życia naszych wnuków. Ale czy obiektywnie oceniając sytuację, możemy być spokojni? Nie sądzę. Dlatego warto przyjąć to słowo nadziei, o którym czytamy właśnie w Biblii. Optymistyczni naukowcy mówią, że pozostało nam być może 10 lat, żeby dokonać pewnych zmian, żeby jeszcze uratować nasz świat. Pesymistyczni naukowcy z kolei mówią, że już w ogóle nie ma czasu. Jako ludzkość zawinęliśmy tak daleko, że nie jesteśmy w stanie cofnąć zmian, do których doprowadziliśmy. Zmian w ekologii, zmian w gospodarce. Możemy w dalszym ciągu bagatelizować i ignorować powagę sytuacji, czasów, w których żyjemy. Ale wydaje mi się, że najlepszą z możliwych dróg jest droga wiary, droga prawdy, która prowadzi do życia wiecznego. Z perspektywy Biblii jesteśmy tylko i wyłącznie gośćmi na tej ziemi. Przyszliśmy, ale pewnego dnia odejdziemy. Spójrzmy na nasze życie. Czym tak naprawdę możemy się poszczycić, pochwalić? Zdobyliśmy wykształcenie, zdobyliśmy zawód, założyliśmy rodzinę, nabyliśmy być może jakąś posiadłość. Pewnego dnia to wszystko przeminie. Ten czas się skończy.
wspaniałą obietnicę. Nie ulegajcie trwodze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. To są słowa Chrystusa. Chrystus chce z nami spędzić swoją wieczność. Czy w naszym sercu również jest to pragnienie? Chrystus powróci. Tak mówi Biblia. Co zrobimy z tym słowem? Przypomnijmy raz jeszcze sobie kilka faktów. Jezus narodził się na naszej ziemi. Zostało to w pewien sposób upamiętnione. Jezus umarł na krzyżu. Jezus zmartwychwstał. Ludzie upamiętnili te wydarzenia. Ale co z drugim przyjściem Chrystusa? Czyż nie warto częściej myśleć o nim? To już ostatni fragment, który przytoczymy z Apokalipsy, z pierwszego rozdziału. Oto nadchodzi wśród obłoków i ujrzy go każde oko, również ci, którzy go przebili. Opłakiwać go będą wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfą i Omegą, mówi Pan, Bóg, który jest, który był i który nadchodzi. Wszechmogący. Przyjście Chrystusa na tę ziemię nie było przypadkiem. On przyszedł, żeby nas zbawić. Ale przyjdzie ponownie, żeby darować nam lepsze życie, życie wieczne. Chciałbym nawiązać raz jeszcze do historii, o której słyszeliśmy na samym wstępie. O tym miasteczku Armero w Kolumbii. Mieszkańcy byli ostrzeżeni przed wybuchem. Władza, tak? Pewni ludzie wiedzieli o tym, co miało się wydarzyć. Ale zbagatelizowali te sygnały. Wiemy, co się wydarzyło. Ale sięgnijmy pamięcią wstecz. Przypomnijmy sobie Pompeję. Co tam miało miejsce? Również ci ludzie w Pompejach żyli na tykającej bombie. I podobnie zlekceważyli zagrożenie, które było. A co z załogą Titanika? Niezatapialnego statku, którym tak bardzo szczycili się jego projektanci, twórcy. Ten statek nigdy nie zatonie. Nie ma takiej siły, która mogłaby zatopić Titanika. Co się stało? Dzisiaj spoczywa na dnie morskim. Nie w muzeum, ale na dnie morskim. Co z ostrzeżeniami Jezusa Chrystusa? Czy mają one dla nas jakieś znaczenie? Czy determinują one nasze postępowanie? Chciałbym na koniec pewną historię przedstawić. Był pewien młody człowiek, który pokłócił się ze swoimi rodzicami. Pokłócił się do tego stopnia, że wyszedł z domu, opuścił dom, wyjechał w świat i rozpoczął życie po swojemu. Oczywiście rodzice tęsknili, płakali, szukali kontaktu, ale świat zaginął. Wyjechał ten człowiek, znalazł pracę, założył rodzinę, mijały lata. Pewnego dnia pojawiło się w jego sercu takie pragnienie, żeby spotkać się raz jeszcze ze swoimi rodzicami. Ale nie miał odwagi, żeby wrócić. Bo miał świadomość tego, że postąpił nieroztropnie,
i obawiał się tego spotkania. Tęsknił za tym spotkaniem, ale obawiał się. Wiedział, jaka będzie reakcja rodziców po latach. Więc postanowił napisać list i wysłał ten list z informacją o jego przybycie, powrocie. Ale prosił też o znak od rodziców. Jeżeli rodzice w dalszym ciągu darzą go sympatią i chcieliby się z nim spotkać, to poprosił ich, aby w ogrodzie wywiesili białą płachtę. A on, gdy będzie jechał pociągiem, gdyż dom rodzinny i ogród był nieopodal drogi kolejowej. Więc gdy wracał pociągiem z taką niecierpliwością, ten człowiek jechał i obserwował, przypominał sobie okolice, domy, które bardzo dobrze znał, sąsiedztwo. I gdy pociąg już dotarł w odpowiednie miejsce, w którym mijał swój rodzinny dom, a był niezwykle wzruszony, a jego oczy były pełne łez. No cóż on takiego ujrzał? On prosił o jeden znak. On prosił o jedną płachtę białą, którą mógłby zobaczyć. Jako ten znak Bożej akceptacji i miłości. A co zobaczył? Każde drzewo w tym ogrodzie było okryte białą płachtą. Jego rodzice rozwiesili białe płachty wszędzie, gdzie się dało. Czy można było oczekiwać większego znaku i symbolu mówiącego: Synu, wróć! Synu, kochamy Ciebie! Synu, tęsknimy! Oczekujemy na Twoje przyjście! Drodzy, ja myślę, że taki znak również mamy na dłoniach Jezusa Chrystusa. Pan Jezus stąpił z nieba na ziemię, ale zawisł też między niebem a ziemią. Rozciągnięte jego członki zostały na krzyżu, na Golgocie. Przebite zostały jego dłonie i jego stopy. Dlaczego? Aby pokazać nam miłość, prawdziwą miłość, gdyż Bóg jest miłością i ukochał nas do tego stopnia. On przyszedł na tę ziemię. Dlatego i dzisiaj myślę, że powinniśmy odzajemnić tę miłość Bożą i zaufać Mu bezgranicznie. Gdyż On przygotował dla nas lepsze życie, życie w swym Królestwie. Chciałbym, abyśmy teraz wysłuchali pieśni niewolników. Jest to niezwykła pieśń, ułożona przez afrykańskich niewolników, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych. I ci ludzie, tak tęskniąc właśnie za tym wyzwoleniem, za tym lepszym życiem, za tym przyjściem Chrystusa i spotkaniem z Nim, ułożyli coś niezwykłą pieśń, która bardzo porusza i wyraża tą tęsknotę, która powinna być w naszych sercach. Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. Soon I will be done with the troubles of the world, troubles of the world, the troubles of the world.
Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. I want to meet my mother. I want to meet my mother. I want to meet my mother. I'm going to live with God. I want to meet my mother. I want to meet my mother. I want to meet my mother. I'm going to live with God. Soon I will be done with the troubles of the world. Troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world. Going home to live with God. Soon I will be done with the troubles of the world. Troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world. Going home to live with God. No more. We've been in a way. I'm going to live with